Od ponad roku miasto Głogów Małopolski zostało powiększone wolą mieszkańców sołectw o następujące sołectwa, czyli Styków, Zabajka, Wola Cicha, Rogoźnica. Te cztery sołectwa do tej pory wsie stały się miastem Głogów Małopolski, głównie dlatego, że proces urbanizacji, proces unowocześniania tych miejscowości sprawił, że z typowo rolniczych terenów stały się one przemysłowe, mieszkaniowe, tak naprawdę zatraciły charakter wiejski, stając się miastem. Dlatego ten proces włączania stał się jak gdyby naturalny, co zresztą znalazło odzwierciedlenie i w opinii wojewody, i również ostatecznie w decyzji pana premiera. Głogów Małopolski dzisiaj to duże miasto, ponad 9 tysięcy mieszkańców, cała gmina ma 19 tysięcy, także można śmiało powiedzieć, że połowę całej gminy to miasto Głogów Małopolski. Tak jak powiedziałem, z bardzo nowoczesnymi terenami inwestycyjnymi, oprócz tego, który znajduje się na osiedlu Rogoźnica i w części Rudnej Małej, to nowe tereny przygotowywane przy autostradzie, uzbrojone z regionalnego programu operacyjnego, to również da taki nowy impuls do inwestycji, zakładania nowych firm. I też te tereny warto podkreślić, że właśnie znajdują się na terenie miasta, nie poza, tylko już w Głogowie. Drugim bardzo ważnym walorem Głogowa Małopolskiego to jest to, że oprócz miejsc pracy, oprócz stosunkowo bliskiego położenia do Rzeszowa, to również atrakcyjne tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Takich terenów mamy naprawdę bardzo, bardzo wiele. Część stanowi własność gminy, ale zdecydowana większość to tereny prywatne, na których deweloperzy budują domy jednorodzinne lub w zabudowie bliźniaczej czy szeregowej. Takie tereny posiadamy jeszcze w Głogowie na osiedlu Niwa. W tym roku gmina sprzedała ponad 5 hektarów terenu, gdzie powstaną już niebawem, bo działki zostały częściowo sprzedane, bloki mieszkaniowe i zabudowa jednorodzinna, ale również bardzo dobrze rozwija się osiedle Zabajka, gdzie posiadamy działki i prywatni inwestorzy. Docelowo osiedle Zabajka w części zachodniej stworzy się o wielkości co najmniej 4 tysięcy mieszkańców. Będzie zamieszkiwała tam spora grupa mieszkańców, ale również i bardzo dobrze rozwija się część osiedla Rogoźnica, która do tej pory charakteryzowała się takim raczej charakterem przemysłowym, bo tam jest strefa ekonomiczna, ale widzimy również, że sporo działek się ostatnio pojawiło i już tam domy się zabudowują. Wychodząc też naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, ponieważ jak powstają zakłady pracy, jak powstają nowe domy i mieszkania, no my musimy zaspokajać te potrzeby mieszkańców o charakterze ogólnym, czyli i powstają żłobki, przedszkola, które korzystamy tutaj z programu Maluch Plus. Zostało w tym roku nowy oddział przedszkolny w Woli Cichej utworzony, ale również place zabaw w Woli Cichej, na osiedlu Wola Cicha w tym roku budujemy plac zabaw i właśnie na osiedlu Rogoźnica, ale też miejsca do wypoczynku, czyli parki miejskie, naprawdę bardzo ładne. Dwa parki w tym roku udało nam się wybudować w ramach środków z regionalnego programu operacyjnego ze współpracy ze Stowarzyszeniem Rzeszowski Obszar Funkcjonalny. To jest park na osiedlu Rogoźnica przy kościele i drugi park miejski w Głogowie Małopolskim. Park, który zresztą nadane zostało mu imię Aleksandra Ładosia. Jest to polski dyplomata, który w okresie II wojny światowej, wystawiając fałszywe paszporty, ratował Żydów przebywających w Polsce i w ten sposób ratował ich od Holokaustu. Także park bardzo ładny i na pewno już widać, że cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Głogowa, ale też mieszkańców okolicznych miejscowości i Rzeszowa, którzy tutaj bardzo chętnie przyjeżdżają na taki wypoczynek sobotnio-niedzielny. Oczywiście bez dróg, bez chodników, bez oświetlenia nie byłoby osiedli. Same domy to nie wszystko. Musi za tym iść infrastruktura
taka twarda, dlatego też staramy się, aby równolegle z powstającą zabudową powstawały drogi. Takie drogi budujemy w tym roku, dwie poważne inwestycje na osiedlu Niwa, to jest ulica Padereckiego i Szymanowskiego i na osiedlu Zabajka, trzy odcinki drogi. W miejscu, gdzie tych domów jeszcze nie jest dużo, ale one już dzisiaj pozwalają właśnie w sposób taki bardzo komfortowy wejść mieszkańcom budującym domy, żeby już powiedzmy ta infrastruktura była i również idzie za tym oświetlenie. Na osiedlu Zabajka, co warto też podkreślić, na tym nowym osiedlu buduje się również kościół. Jest to takie bardzo ładne nawiązanie, bo docelowo, tak jak wspomniałem, 4000 osób ma zamieszkiwać na tym osiedlu. Powstaje kościół, który już jest na ukończeniu i pewnie niebawem też powstanie nowa parafia, która będzie tych mieszkańców obsługiwała.